Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy w Górniczej Dolinie, w obozie Lorda Hagena, które znajduje się w okolicy miejscówki, gdzie jest Lodowy Smok w Gothiku 2. No i co? Widzę, że przestało padać, bardzo mi się to podoba. A my, moi drodzy, ruszymy teraz na poszukiwania, a raczej na wykonywanie zadań. Chociaż na poszukiwania też, bo to należy do części naszych zadań oczywiście. Pora pozbierać jakieś questy poboczne i zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tam na górze mamy ten obóz, ale zacznijmy może od Ingmara. Witaj. Kim jesteś? Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Co, przypłynąłeś na królewskim okręcie wojennym? Więc powinieneś natychmiast porozmawiać z Lordem Hagenem. Dobrze. Ale mam pytanie. Czy twoi ludzie śpią w tych cienkich namiotach? Chyba jest dość chłodno w nocy. Tak, faktycznie nie jest przyjemnie. Aby zasnąć, nasi ludzie muszą owijać się w kilka skór. Ale skąd mieliśmy wiedzieć, że idziemy w rejon, gdzie jest tak zimno? Gdybyśmy to przewidzieli, to byśmy lepiej się przygotowali. No cóż, możesz w to wierzyć lub nie. Ale dopóki tu jesteśmy, musimy sobie z tym radzić. Dobra, zanim go zapytam, to sobie zmienię zbroję, bo jakimś cudem mam inną na sobie niż chciałam. Powinieneś z dumą nosić pancerz swego króla, a nie biegać w tych szmatach! Odejdź! Wyglądasz na zmartwionego. Mogę wiedzieć, dlaczego. Cóż, martwię się o paladyna Albrechta, którego wysłaliśmy na zwiady. Minęło już kilka dni. Czy mógłbyś go odszukać? Powinien być gdzieś za palisadą orków, ponieważ zamierzał obserwować flotę orków. Dobrze. Rozejrzę się za nim. Dziękuję ci. O, no tak, przecież zapomniałam, że jest coś takiego jak teren. Jak była palisada, no nie? Mamy też karczmę. Widzę, że tutaj jest trochę ludzi. Witaj. Zostaw mnie w spokoju. Hej, ty. Witam. Kim jesteś? Nazywam się Gestat. Jestem myśliwym. Aktualnie bez pracy. Dlaczego tak nagle? Dlaczego? Tu wszędzie kręcą się orkowie. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Oczywiście. Mogę też cię nauczyć, jak oprawić smoka. To cię będzie kosztowało 100 sztuk złota. Poza tym, powinieneś dysponować niezbędnym doświadczeniem. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Górnicza Dolina była zawsze najniebezpieczniejszym miejscem w całym Khorinis. Szczególnie niebezpiecznie jest teraz za Wielką Palisadą. Tam orkowie rozbili wielki obóz i kontrolują całą okolicę. Ale to jeszcze nie wszystko. W starych ruinach klasztoru kręci się kilka złowrogich postaci. Są naprawdę przerażające. Z pewnością przybyli z mrocznego Imperium Beliara. Jeśli życie ci miłe, to trzymaj się od tych ruin z daleka. Jak wygląda sytuacja? Cóż, mogło być gorzej. Oto twoje złoto. Dobrze. Czego chcesz się dowiedzieć? Naucz mnie polować. Zgoda. Odrywanie smoczych łusek nie jest wcale łatwym zadaniem. Ale kiedy już myślisz, że nic z tego nie będzie, nagle łuska się odrywa. Naucz mnie, co chciałbyś? Krew smoka najlepiej pobrać od strony jego brzucha. Poszukaj miękkiego miejsca i natnij ostrym nożem. Naucz mnie polować. W tej chwili nie wiem. Dostanę tu coś do picia. Oczywiście. A jeśli masz złoto, możesz nawet coś zjeść. Kim jesteś? Nazywam się Pat. Odpowiadam za zaopatrzenie paladynów. Znalazłem tę starą gospodę i postanowiłem tu się urządzić. Niegdyś pracowałem jako karczmarz na kontynencie, w okolicy Silden. Ale gdy orkowie wypędzili mnie stamtąd, wstąpiłem do armii króla. Co wiesz o smokach? Niewiele. Tylko to, że jeden z nich nie żyje.
Znajdziesz go w dużej jaskini, przed którą stoi Ingmar. Nigdy nie myślałem, że spotkam prawdziwego smoka. Dobrze, że nie żyje. Ogień smoka mógłby zabić nas wszystkich. Ale są ludzie, którzy polują na takie niebezpieczne potwory. Jeden z nich to Byw. Ten typ w dziwnym pancerzu, cały dzień tu łazi i pije piwo. Twierdzi, że jest prawdziwym łowcą smoków. No cóż, może nim jest. Możesz z nim porozmawiać, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Okropnie tu zimno. Nie myślałem, że tu się spotkam z takim klimatem. Ale mimo wszystko, to nic w porównaniu z Nordmarem. Jeśli nie chcesz tam zamarznąć na śmierć, koniecznie znajdź sobie dobrą odzież, która obroni ciało od zimna. Jednak nie mam na co narzekać. Bywało gorzej. Pokaż mi swoje towary. Widzę, że z nim możemy sobie nawet w kości zagrać. Teleport do nowego obozu. Do przełęczy w Górniczej Dolinie. Zupa z szynki. Widzę, że mi się znowu tekstury zbagowały. Na wizyt dia... Zaczekaj. Nie. Może położyłeś ją w innym miejscu? Absolutnie. Zapewne ktoś ją ukradł. Taka dobra fajka. Dostałem ją od ojca. Za odnalezienie jej, jestem gotowy zapłacić 50 sztuk złota. A jak odróżnić twoją fajkę od innych? Bardzo łatwo. Z boku fajki wydrapane jest moje imię. Jeśli ją znajdziesz, dam ci 50 sztuk złota. Ale mamy pętlę, moi drodzy. W drugim odcinku szukaliśmy fajki Marboda, a tutaj nagle mamy znaleźć fajkę tego typa. Nie wiem gdzie, ale gdzieś na pewno. Czy te kuferki to ja mogę sobie otwierać, czy tak nie za bardzo? W sumie nie wiem, czy mam przyzwolenie. Jak nie ta strona. Chcę zobaczyć, czy tutaj coś jest w ogóle na górze. Ajajaj, wypilnujecie. Dobra, to na razie olejemy. Zobaczymy jeszcze tutaj, po tej stronie. Tutaj jakiś rycerz sobie trenuje. Zębate ziele i kufer. Prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Szpadę znalazłam. Niewiele mi to da, ale dobrze. Okej. Nie wiem, czy jeszcze więcej zadań tutaj w ogóle szukać jak na razie. Byłeś łowcą smoków. Tak, byłem. Podróżowałem kiedyś z człowiekiem, który jak obłąkany biegał po tych terenach. Ten dureń twierdził później, że zabił wszystkie smoki w Górniczej Dolinie. To oczywiście brednie, ponieważ ktoś inny zabił smoki. I komu to ma przypaść? Ja. Jesteś zdziwiony. Co? Ty zabiłeś smoki? Tak, ja. Co tak patrzysz? Nie wierzysz mi? Oczywiście, że wierzę. Każde słowo. No, to masz szczęście. Stary Byw nie toleruje nikogo, kto nazywa go kłamcą. Boże, jaki kretyn. Dobra. Tutaj chyba nikogo, nie? Z imieniem. Znaczy, ja teraz mogę wziąć z tego smoka rzeczy? Na przykład tu? Mogę. Smocza krew i smocze łuski. To dobrze akurat. Bardzo fajnie. Okej, z tobą już nie pogadam. Tu jest Ingmar. Tam na górę się na razie może pchać nie będę, do tamtego obozu, gdzie tamten mówił o tych bandytach. Chociaż w sumie czemu by nie? Ta wieża też jest zawalona w Gothiku 2. Chyba, bo tutaj pamiętam, że się nie dało wejść. Dobra, schodzimy. Troszkę szybciej można zresztą zejść. Tutaj jeszcze rdeścik. No i co? I mamy do pokonania tutaj orków. Tutaj jakieś pierścionki, rzeczy. W sumie nic szczególnego, ale można to pozbierać. Tutaj też eliksir many był. Ognisty korzeń.
No niestety tutaj orkowie pozabijali tych paladynów. Ale to nie jest problem. Muzyki nie ma w grze. Nie wiadomo dlaczego. Czy jak tak zrobię, to się pojawi? Byłoby fajnie, a nie taka cisza na cały film. Co wy? Nie ma opcji. Dobra, ja tylko sobie zmienię zbroję. Nie będę latać z takim dziadostwem na sobie. Nie po to mam moją zbroję magiczną, żeby latać z takim cudem. Kurde, schowaj tą kuszę, kretynie. Wiem wam, że dużo tutaj oblężenie zrobili ci orkowie. Ja ginę. Kurde, no strzela do mnie za 500 milionów. Masakra. Możesz to w badziewie schować, człowieku. A raczej orku. Masakra totalna. Podobno też słyszałam, że ta runa deszczu ognia niewiele daje też. Tylko nie wiem, ile w tym jest prawdy. Po cholerę ja to zbieram w ogóle, powiedzcie mi, co? W sumie wiecie co, możemy nawet sprawdzić ten deszcz ognia, jak on sobie radzi. No, faktycznie się nie dziwię, że ludzie mówią, że on nic nie daje. Po tym, co ja tu widzę, to mają 100% rację. Ja pierdolę, mogę się ruszać? Znaczy, w sumie dobrze, że ich wywabiłam sobie z tamtego obozu. Bo to wiecie, trochę mniej. Dobra. Bo to trochę mniej do roboty potem będzie. No przecież nawet... No dajcie spokój. Komuś się coś chyba pomyliło, że ścierwojad ma 500 HP. Nie wiem. Szczur może ma 300, co? No nie wierzę. Nie wierzę w tą grę. To jest przecież dramat. Ja mam aktualnie najlepszą broń, jaką mogę mieć. Lepszej nie ma na aktualny etap. No i nie będzie. No i znowu się trzeba wycofać oczywiście, bo jakiś debil strzela, nie? Na szczęście można ich tak odpędzać kawałkami.
przesada jak dla mnie. Przecież to jest awykonalne w ogóle, żeby to przeżyć. Ja mam aktualnie najlepszy pancerz. No i najlepszą broń. Kolejny poziom. I co mi po tym poziomie? To jest dramat. Ja nawet nie wiem, co ja mam powiedzieć, powiem wam. Przez co po prostu zabijam w milczeniu, bo... Co mi więcej pozostaje? No ja nie wiem. Widzicie, no i nagle przychodzi taka lokacja. Trochę bym powiedziała, że tak z dupy. Z wielkimi wymaganiami. No i co ja mam sobie myśleć na ten temat? Przecież tych orków tutaj jest jeszcze od cholery. Ja sobie trochę tego nie wyobrażam. Jest szaman. Okej. Dla mnie git. Dobra. Ajajaj. Na szczęście oni tak nie lubią za bardzo w tej grupie atakować. Ciekawa jestem, gdzie jest jakiś pułkownik, bo jeszcze nie widziałam. Myślałam, że może tutaj, bo taka miejscówka trochę odosobniona. Lewo, lewo, prawo. Nawet nie zebrałam tego do końca. Nie opłaca się nawet innych mikstur niż pełni życia używać. To też jest w ogóle. Trzeba się na szamana rzucić najpierw, bo... Jak on mi zaraz wyleci z tchnieniem śmierci, to mi się odechce. No właśnie. Nie wiem, czy to dobry pomysł, że ja tu wchodzę. Możliwe, że tak. Albo i nie. Nie, kompletny z... Ja pierdykam! Jak ja dostanę nerwów, to naprawdę. Ja sobie tutaj gram, żeby się odstresować, a nie się wkurzać. Kto to wymyślił? Schowaj te kusze, debilu. Spokój się. Dobra, dziękuję bardzo.
O kurde. Mogło uciec, no. Mogło, ale nie musiało. Dobranoc. A co nagle tutaj robią jaszczuro ludzie? Czy tam jaszczuro człeki, jak kto woli? Jest ten dziadowski kufer tutaj? Jest dalej. Do widzenia. Okej, widzę, że tego nie usunięto. Tęskniłam za takim orkiem wojownikiem. Zobaczmy, jak jest czuroczłeki. Raczej git. Dobra. Nie wiem, czy tutaj coś jest ciekawego w tym obozie. Możliwe, że są jakieś rośliny. A ty jakim cudem jeszcze żyjesz? Nie wiem, wydaje mi się, że chwilowo to by było tyle i możemy iść do Hagena. Tylko zawczasu, zanim pójdę do Hagena, to zrobię to. Żeby mnie nie opierdzielił bardzo. No i co, i wypadałoby tych smoków iść poszukać, nie? Tak mi się wydaje, że to by było dobre. Siemka. Orkowie nie będą was więcej nękać. Już mi przekazano, że koniec z obleżeniem. I to twoja zasługa. Dlatego weź to złoto na znak mojej wdzięczności. Dzięki, nie chcę złota, ale może być. Co z tą karczmą? Dobra, mogę jakby informację. Albrecht. Gra w kości, fajka. Przy wyuczonej kradzieży kieszonkowej będę mógł znaleźć tę fajkę. No na pewno. Tylko wydaje mi się, że trzeba tam wyżej poszukać w obozie. Czy ja chcę? Chciałabym trochę połazić po tej górniczej dolinie, tak z jednej strony. A z drugiej jestem ciekawa tam na górze, co się dzieje. Możemy najpierw tu się rozejrzeć w sumie, w tym miejscu. Tutaj widzę, że mogę paru ludzi pookradać. Tutaj jakieś zapasy sobie pozabieram. To są normalnie zbrojni tylko. Tutaj też jest zbrojny. Tutaj pewnie Hagen tak normalnie jest. Mi się wydaje. Dobra, no to w sumie ten Miles tylko jest do okradnięcia. Nie, no więcej osób. Witaj, witaj. Jak wygląda sytuacja? Teraz jest spokojnie. Witaj, witaj. Nazywam się Roland. A ja nazywam się Ray. I co? Chciałem się tu tylko rozejrzeć. Świetnie. Więc się rozglądają. Witaj, witam. Jak wygląda sytuacja? Zabawne. Zadaję sobie te same pytanie. Witaj. O, popatrzcie. Nowy. Jak wygląda sytuacja? Znajdź kogoś innego do rozmowy. Dobra, no ewidentnie ukradłam mu tę fajkę, którą miał gościu. Powinna mi się podświetlić w ekwipunku, to sobie ją zobaczymy. W teorii nie jest podpisana. No nie wiem.
Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Za pierwszym razem nam się udało otworzyć. Zarąbiście. To co, jeszcze pogadamy z tym gościem, co nam powiedział, że jakoby nie możemy przejść. Bo są bandyci. Opowiedz mi o bandytach. Nie ma tu za wiele do opowiadania. Byli więźniowie z Górniczej Doliny połączyli się w bandy i uczynili całą tę wyspę niebezpieczną. Większość więźniów porzuciło kolonię. Jednak niektórzy jeszcze zostali w Górniczej Dolinie. A największa grupa skierowała się w okolice tak zwanej Wolnej Kopalni. To kopalnia, która znajduje się na północ od tego miejsca. Kilkukrotnie nas już atakowali i kradli naszą żywność. Widocznie, brakuje im zaopatrzenia. Ingmar zlecił mi dogadanie się z bandytami, tak by zostawili nas w spokoju. Ale to nie jest takie proste. Każdy kolejny sukces czyni tę bandę bardziej bezczelną. Może mógłbyś mi z tym pomóc? W końcu, wszyscy służymy królowi i powinniśmy trzymać się razem. Dałbym ci za to trochę napitków i kilka zwojów. Dobrze, pomogę ci. Bądź ostrożny. Ci bandyci mają cholernie dobrych łuczników. No dobra, czyli mamy się ich po prostu pozbyć. Najpierw tylko ten patrol, tak? Nie ma problemu. Nie ma problemu, tak powiedziałam przed chwilą. O Boże. Upsi. Zdążę się wyleczyć? Nie zdążę. Ja pierdykam. Ach, kurna. Proszę mi to dać. Dostęp do tego leczenia się od razu. Który strzela? No i trzeba się już iść wyleczyć. W dupsko sobie strzelcie, panowie. Który mnie tak kosi? Nie mam pojęcia. Chyba żaden i wszyscy. Kurde, jednego chociaż załatwiła mnie. Trzeba odbiec znowu. Przynajmniej można robić właśnie tak. Jezusie Maryjo. Niebywałe. Średni pancerz bandyty. Witam. Pozbyłem się bandytów, którzy was atakowali. Dziękuję ci. Ale to nie rozwiązuje naszych problemów. Bandyci, z którymi walczyłeś, należą do gangu, który założył obóz w Wolnej Kopalni. O tym musisz porozmawiać z Ingmarem. Powie ci więcej na ten temat. Ach tak, prawie zapomniałem. Oto twoje wynagrodzenie. Dobrze. No to ruszamy do Ingmara. Kurde. Już mi zaczyna ta Górnicza Dolina wpieniać. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Cóż, tu, w Górniczej Dolinie, jest kilka ważnych miejsc. Nie licząc zamku, są to kopalnie. Przede wszystkim, trzy największe. Oprócz opuszczonej kopalni, w której zostawiliśmy kilka skrzyń rudy, jest także stara kopalnia i tak zwana wolna kopalnia. Niestety, nie wiemy dokładnie, jaka jest sytuacja w dwóch ostatnich wymienionych kopalniach. Słyszeliśmy, że stara kopalnia się zawaliła, ale nie mamy pewności.
Dlatego nieźle by było, gdyby ktoś to sprawdził. Z drugiej strony, wolna kopalnia może być nadal używana, ale niestety jest zawzięcie strzeżona przez kilku bandytów. Ci popaprańcy byli na tyle zuchwali, że kilka razy nas zaatakowali. Jednak za każdym razem od nas obrywali. Oczywiście, moglibyśmy pójść za nimi do kopalni, ale to dla nas byłoby zbyt niebezpieczne. Po pierwsze, nie wiemy ilu bandytów jest w kopalni. Po drugie, orkowie mogą nam zadać cios w plecy. Więc najlepiej będzie pogadać z tymi bandytami. Może uda się dojść z nimi do porozumienia. Prowadzisz już rozmowy z bandytami? Na razie nie, bo jeszcze nie wiem, kogo do nich wysłać. Ale teraz. Czy mógłbyś zająć się naszymi problemami? To znaczy dogadać się z bandytami i sprawdzić kopalnię. Zostaniesz za to szczodrze wynagrodzony. W porządku, zajmę się tym. Dobrze. Zatem czekam na raport. No i dobra, wolna kopalnia. Dobra, i wtargnięcie. Ach, taki był czysty dziennik, nie? Już nie jest czysty. Dobra. Potrzebujemy poszukać tych smoków, nie? Wydaje mi się, że najrozsądniej byłoby zacząć... Od bagna chyba, nie? Chyba od bagna. Także zobaczymy, czy tam uda nam się dostać. Wydaje mi się, że powinno nam się udać. Ale nie ma co, wiecie. Mówić hop. Biorąc pod uwagę to, że ci przeciwnicy mają tyle HP. Powiem wam, że tutaj bez tej ochrony naprawdę dramat by był. Nie wiem, czy tutaj ktoś żyje. Chyba nie ma wyjątkowo nikogo tu. Tu mieliśmy wcześniej bandytów, ale oczywiście bezimiennych wykończył. Okej, tu są tylko jakieś takie gobliniarskie. Co prawda już mnie irytują. Czy ja mogę zabić tego goblina wreszcie? To jest jeden wielki dramat, wam powiem wszystko. Nie wiem, kto wymyślił, żeby tak podboostować tych przeciwników. Ale wydaje mi się, że ja dostanę szału na końcowym etapie gry. Mogę się nawet o to założyć z wami. Ciekawi mnie, czy ktoś będzie tutaj siedział w środku. Tam szczury kogoś jedzą. To nie jest dobrze. Z tego, co mi się wydaje. Nie, jednak nie jadło nikogo. A mnie się wydawało, że coś żrą. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Dobra. O, tutaj ktoś nie żyje. Marcos. Skrzynie z rudą dalej tutaj są. Lewo, lewo, prawo. No i co, nie mogę tych skrzynek zebrać? Hagen się w ogóle, widzę, nie zainteresował tymi skrzynkami nawet. Tutaj też wszystkie obozowiska widać, że puste. O, błotne węże. No tak, zapomniałam, że tu jest bagno. Na szczęście węże błotne są takie
Łagodna. No, są też jeszcze szczuroczłeki. No i węże. Okej, mamy truchło. Siema, mogę już wyjść? Dziękuję. Znaleziono martwego smoka. Smocza krew i smocze łuski. Ej, ale to jest useless. Patrzcie, możemy tylko dwie fiolki wydobyć z jednego smoka. A z takiego prasmoka mogliśmy mieć fiolek 5. Też wam coś nie pasuje? Czy tylko mnie? Nie wiem, po co ja to wybijam w ogóle wszystko tutaj. Tego jednego węża sobie zostawimy akurat. O, chyba że sam przylezie do mnie. No dawaj. Dobra, proszę umierać. Czego one mnie tak ciorają? Bo jesteś nieostrożna. Prosta sprawa. Dobra, tu byliśmy. Kolejny smok, kolejny smok. W sumie wszystkie są po tej stronie, nie? Okrutny ork wojowy. No kurwa, mogę przejść? Dramat. Nie wiem, kogo mam bić najpierw. Dawaj. Jeszcze wdupala. O kurde, dobra. Ja chciałam tylko po truchło smoka iść. W sumie tędy dojdziemy tam do wulkanu, nie? Mnie ciekawi, jak ja się mam dostać do świątyni śniącego, jak ona się zawaliła. W sumie możemy tam podejść i zobaczyć, czy jest most. Bardzo chętnie się tu przejdę i zobaczę. Jezu! Możemy to skończyć już? Bicie tych krwiopic. Nie ma mostu. Ale można wejść tam. Dobra. Jest ten taki duży drzewiec. Nie chcę się z nim bić, więc olejemy. Ja bym się chciała dostać do smoka. Przede wszystkim. Ha!
Dobra, czarna jaszczurka jest na hita. Wargów nie potrzebujemy. No i dobrze. Są też czarne ogniste, ale one chyba też powinny schodzić na hita już, nie? Prawie. Chyba, że kryt nie wejdzie. Ale się wrąbałam teraz. Co ciekawe, to przeżyłam nawet. Znaczy, wiecie, to jest dla mnie głupie, że ja mam 100%, a to nie wchodzi, jakbyśmy mieli 100%. O kurwa mać. Okej, nie wypowiem się. Ała, niech nie. A tak, chciałabym się dostać do smoka. Wiecie, gdzie może pójdziemy? Do Ksardupy. Co sądzicie? Nie zobaczę, co tam u niego w wieżyczce słychać. Pewnie jest młyn życia. Zobaczmy. Okej. Na pewno sobie zostawił jakąś straż. Demoniczny szkielet goblin. Powiedzcie mi, czy was też irytuje w tym modzie to, że wszystko jest, wiecie, demoniczne albo coś tam. To się robi nudne w pewnym momencie. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Powiem tak, sprawdzimy sobie wieżę i będziemy kończyć odcinek, bo nie ma sensu chyba więcej. W sumie to ten gościu chyba nie chce bić mnie, tylko bardziej te szkielety. Dobra, zobaczmy. Szpada mistrza. Spoko. Kuferek. Miecz paladyna. Wiecie, najlepszy prezent od Xardasa to są stałe mikstury. Kto wie, może dożyjemy takiego prezentu. Ty! Chłopie! No i co biegasz? Posągu nie ma. Klucz do kufra. Jakiego kufra? Notatka Xardasa. To jest chyba najważniejsze aktualnie. A ty skąd? Notatka Xardasa. Smoki Beliara zostały pokonane. Teraz nie ma nic w górniczej dolinie, co by miał wpływ na mnie. Jednak na wszelki wypadek ukryję księgę w swoim kufrze w zatopionej wieży. Aby nie wpadła w cudze ręce. Koło ołtarza Beliara nikt nie będzie szukał. To wiem gdzie. I w sumie bardzo chętnie tam pójdę jeszcze dzisiaj. Okay.
O Boże, nie. Drzewca to ja nie chcę. Ała. No i kurwa, przyleciał za mną. Dobra, uderz mnie, mało mnie to interesuje. Skopał mi tyłek, jak nie wiem. Mamy. Bryłka, ognista strzała, eliksiry, zagrożenie z pustyni. Jakaś księga. Zobaczmy ją. Sporo notatek ostatnio mamy, nie? I książek i tak dalej. Aż dot. Czuję, że Beliar coś planuje. Po przysłaniu śniącego i smoka ożywieńca próbuje obudzić nowe stworzenie do życia. Dobrze wie, że inaczej przegra walkę i będzie musiał czekać następne 1000 lat. Ze znalezionych ksiąg dowiedziałem się, że prawdopodobnie będzie tego próbował dokonać w Warancie, a mianowicie w rejonie Ashdodu, który leży bardzo daleko na południowym zachodzie. Tam znajduje się stary posąg kultu Beliara, dominacji potężnego awatara mrocznego boga. Dlatego ukryje się w Warancie, aby sprawić prawidłowość swoich przypuszczeń. Najlepiej udam się na zachodnią pustynię, która leży między Ashdodem i Isztar i będę obserwował asasynów Xardas. Mamy wpis chyba zaktualizowany do tamtego tego. Co prawda to było bardzo dawno temu, ale jestem ciekawa, co tam mogło się dopisać. O Boże, kochane. Gdzieś powinno być, nie? To nie. Kurde, no przecież byliśmy w tej wieży. Powiem tak, nie będę szukać, bo to jest na razie zbędna sprawa. W bagnie znalazłem zwłoki smoka. Moi drodzy, myślę, że zakończymy odcinek w tym miejscu. Na szybko wyciągnę sobie śpiwór, żeby się przekimać. Kurde, nie chcę, żebyście mieli zły odbiór. Moda. Ale nie powiem, Górnicza Dolina mnie irytuje. I wątpię, że się to zmieni. Podobno wiele osób też jest irytowanych tym, jak jest zrobiona. Także... nie jestem w tym sama. Ale bądź co bądź, no niestety jest jak jest. Skończymy tutaj. Robię zapis. I w kolejnym odcinku spróbujemy poszukać dalej tych smoków. No, to jest nasze zadanie główne. Więcej nie poczynimy. Musimy zrobić po prostu właśnie to. Czyli się tam dostać na wulkan i udać się do... miejsca, gdzie jest kamienny smok. Bo dopiero wtedy dostaniemy kolejne zadanie od Hagena. Cóż. Ewentualnie mamy jeszcze sprawę tych zadań pobocznych, także też trzeba będzie je gdzieś tam rozwiązać, mieć to z tyłu głowy. No i ogólnie czeka nas zwiedzanie Górniczej Doliny. Ciekawa jestem, czy gra by mnie wpuściła tak o, do Świątyni Śniącego. Można by to przetestować, ale na razie to wszystko. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was na Discorda, link macie w opisie. Trzymajcie się i cześć!